warunki atmosferyczne na lądowisku? Warunki na lądowisku elegancko, suchutko, aczkolwiek piździ. A bo tu blisko Kieleckiego. O, widzimy was. Widzimy was. Widzimy was też, odbiór. Ale się porobiło. Dojechaliśmy na parking pod okiennik wielki. Znaleźliśmy na grupie biwakowej miejscówkę taką, gdzie jest jakaś możliwość rozpalenia ogniska i tak dalej. Droga początkowo była ok, potem zrobiło się trochę piasku, więc przebrnęliśmy jakoś, ale potem zrobiło się tak ciasno, że nie mogliśmy z Arkową przejechać. A co gorsza, druga ekipa, która jechała z nami, pojechała od drugiej strony i tam mają jeszcze gorzej. I Grzegorz poleciał ich ratować. Miejmy nadzieję, że wyjdą z tych opałów cało. Witamy w kolejnym dniu. Wczoraj już nic nie nagrywałam, ale udało się wyjechać z tamtych krzaczorów. Idziemy na okiennik, wielki. Niby tu miała być ładna pogoda, niby miało być słonko. A wyszło, jak zwykle. Ale wyszedł śnieg. To może nawet dobrze, żeśmy tam nie wjechali, bo ja nie wiem, tam byłoby ciężej ale się nie. Wydrapać. No, a szkoda, że tego nie nagrywaliśmy. Nie, bo ciemno było. Jechaliśmy tam, w te krzaki, tam taka miejscówka w lecie, ale niestety... Były tak nisko krzaki, że Alkową można było. Był piach, były kolejny i co? I daliśmy radę. No, a tak nam wszyscy mówią, że jesteśmy do zakopania. Na okienniku już byliśmy w zeszłym roku, w czerwcu. Zimową aurą jeszcze nie byliśmy. Więc będzie ciekawie inaczej. Tam był Będziemy próbować wyjeżdżać z tej miejscówki. Jest śnieg, troszkę pod górkę, więc może być ciekawie. Jak to oceniasz? Grzejemy sprzęty i... Będzie dobrze. Łańcuchy mamy jakby, co? Będzie dobrze. Jak coś to się tu troszkę cofnie, tu nam sąsiedzi zostawili takie wytajane. Drudzy sąsiedzi nas popchają. Jakoś to ogarniemy. Jakoś to ogarniemy. Jezus, ale kopcimy. No. To są diesle. To są ostre diesle. No i teraz będzie chwila prawdy. Kamperki rozgrzane. Można startować. O, jedzie. Łosiek.
chodzi. To teraz próba. Weź mu, podaj mu na jazdy. To są porządne sprzęty. Czy zimówki, czy wielosezonówki dali radę? Brakuje kierowcy? A, udało się. Fajnie poszło, nie? Fajnie poszło. Jednak co porządne opony, to... Porządne opony. Ale oni mają podwójne, nie? No, oni mają bliźniaki. Do którego teraz wsiąść? Może do tego? A może do tego? Nie, może do tego. Do tego kolorowego. Nie. Lecimy do naszego. Co poszło? Miałam 4 kampery do wyboru. Wybrałam numer 1. Ślisko jest, bardzo śliskie to jest. No, ale jak cię ty ABS-y sprawdzamy, wiesz? Taka sceneria, są klimaty zimowe. Zmierzamy w kierunku zalewu Dzibice. Dajemy mu jeszcze jedną szansę. Tam kiedyś byliśmy na wiosnę, ale że jesteśmy teraz na więcej ekip, to szukamy miejsca z wiatkami i z miejscem na ognisko, więc wydaje nam się, że tam będzie ok. O Boże, jakie dziury. Ale buja na tych dziurach. Ale to tylko taki kunsek. Gdybyśmy się ustawili równolegle do ciebie, bo byśmy dzieci widzieli z każdego kampera. Oni to zliftowali. No to mówcie, jak ja mam podjechać, czy jak? W dziurze stoimy jednak tak, to my stajemy... To niech dopasowuje się. A ja wiedzę za wasz tył teraz, przodem. Oj, super. Jazdę ma dzisiaj. No tam trudno. On wczoraj prawo jazdy stał. Jeszcze będzie tylko raz. No i znowu ja gotuję, a wszyscy siedzą. Bluźnisz, nie będzie ci się to opłacało. Taki mój żywot. Nie będzie ci się to opłacało. No, słowo się rzekło. Aha, to otwieramy. Otwieramy, co kucharz ugotował. Voila. Co to jest? Gulasz.
Gulasz po węgiersku. Idziemy do sąsiadów. Puk, puk. Jesteśmy u takich youtuberów sławnych. Kosztowało nas to 6 tysięcy. To nie są tanie rzeczy, nie proszę są. Bardzo. Zawstydziła mnie kamerą. Przepraszam bardzo, zrobiliśmy dla nich zniżkę. No i tak, jest tu wesoła atmosfera, są ciasteczka. A co ty przyniosłeś? Kawa. I jeszcze coś będzie. Kompot. Teraz będzie 15 minut dla każdego, tylko Kamil się poszedł umalować. A my mieliśmy już na 15 sekund mieliśmy dla nie do zajechania, jak chcecie zobaczyć. Padajcie. Tak. Ale padajcie, a spłacić te 6 tysięcy. My im damy 15 minut. Tak. Mamy głównego bohatera. Kamil, reklamuj kanał. Czekaj. Nasz kamp. Wciągnij brzuch. Muszę bokiem chodzić. Klata za szeroka. Za dużo ludzi. No ale musisz coś powiedzieć. Musicie coś powiedzieć. Mówię, co tam tak śmierdzi w tej łazience ogniskiem, a ja zapomniałem, że kurtka moja tam wisi. Ale daję, wow. Nie reklamuj takich rzeczy na YouTubie, no. Nic no. Nie śmierdzi, pachnie wiołkami. I eukaliptusem. I pysznym gulaszem. A gulasz bardzo dobry, tak? Na śniadanie jedliśmy. No my też, my chyba wszyscy. Sobie na obiad. No to nam na obiad też zostało jeszcze. Przyszło nie do zajechania i kompleksów nabraliśmy. Nie chcę wam pokazywać, ale... Jakiego mamy małego? To jest nasz mikrofon. No. Słuchaj. Tyle! Ale nasz jest przenośny, nie no, pasuje w każdą dziurkę, to może nie. Jest indywidualne, pasuje tylko do jednej dziurki. No i weekend dobiega końca. Wczoraj dowaliło śniegiem, dzisiaj już troszkę lepiej. Dzisiaj już prawie głównie... nie ma tego śniegu. Gorzej, dla Filipka gorzej. Bo on chciał śnieg. Bo on chciał bałwana lepić. Mieliśmy dzisiaj lepić bałwana i budować iglo. Nie, wczoraj mieliśmy. Wczoraj. Zimowy karawaning fajny, ale na zewnątrz trochę ciężko wytrzymać przy takich temperaturach. No, ale my sobie poradzili. Poradziliśmy sobie, było ognicho. Nisko. Siedzieliśmy później wieczorem w kamperku. Tata, chodź na grzyby. O, idziemy na grzyby. Dzisiaj siedzieliśmy całe rano do południa i aż w południe w drugim kamperku. Przepalają już bryki, co po niektórzy grzeją kabiny do odjazdu. Będziemy musieli się też zbierać siłą rzeczy. O, bo co zrobimy? Sami tu zostaniemy? Tu żywej duszy nie ma. Zalew Dzibice, już tu byliśmy na wiosnę. Wrzucimy w opisie do filmu. No byliśmy. Byliśmy tu. Tam staliśmy, Filipku, w tych krzakach, tam przy jeziorku. No. Tam. Pamiętasz? Ogólnie miejscówka fajna, bo są stoliczki, wiatki, można by było sobie... No, tak, ognisko tak. Zrobić, jedyny minus to są tory. Nie, właśnie i pędzące. Plus. Dla Filipka to jest plus, on lubi pociągi. Dobra, no to nic, to widzimy się już z drogi. Widzimy się z drogi. No. I nie będziemy już więcej dodawać, bo znowu nam jest smutno jechać do domu. Tak, wolimy już lepiej nic nie mówić. Idziemy szlochać. Mami, no? Śnieg suje na polu. No i bardzo dobrze. Jedziesz? Jest grudzień, ma prawo. Tak. Rzeszek, jak ty się ocierasz. Ulepimy dziś bałwana. Co ty nagrywasz? Aparat ci przyniosłem. Ja tak tego nie dam, takich rzeczy. A, czekaj, bo ja spadnę. Nie spadniesz. Ja nie. A, mam cię wziąć okrakiem? Tak. Ale odsuń się, bo ja robię odskok. Zaklinowaliśmy się. Idź! O!
Udało się tym. Uratował mi życie. Tym razem się udało. To się nagrywa? No. Tak, przyniósł taki sprzęt. Wejście live. Aż mnie zawstydził. Uwaga, przemawiam. Wejście live. Ale to chodź tu, bo musisz też być. A co ty to trzymasz flaszkę? Ej, poprawmy się. Pudrowa. Sok. Grzesiu, co ty przyniosłeś? Sok. Przecież dzisiaj wyjeżdżamy do domu. A to przecież nie dla mnie. Ormowiec będzie pił. No co no? Tutaj, żeby wejść, to nie za darmo. Tu trzeba coś... Przynieś. Nie stresuj, bo to wiesz. To jest stresujące. Przed swoją kamerą to sobie można głupio gadać, ale przed cudzą to już nie. No. I tak sobie tu siedzimy. Czemu ja zawsze muszę mówić? Czemu tak dajesz w sufit? Niebo?